Cześć, witajcie. Przemek Słomski z tej strony, firma 79 Element. Nie tak dawno temu wrzuciłem filmik o monetach z 2021 roku. Ten filmik się cieszył dość dużym zainteresowaniem i pomyślałem, że pokażę jeszcze kilka monet, które doszły do nas od tego momentu. Pierwsza monetka to jest rok bawołu, to jest serii australijskiej, australijskiego lunara. Duża monetka, bardzo fajna. Tak, tu jest cała seria pokazana, oczywiście królowa. Bardzo fajna rzecz. Nie wyciągam z kapsli, bo nie widzę powodu. Niektórzy koledzy w trakcie pokazywania prezentacji monet je wyciągają z kapsli, a ja uważam, że to nie jest słuszne ani sprawiedliwe. Druga duża moneta to jest leopard. Ostatnio pokazywałem słonia z tej samej serii. Ta monetka ma tylko 1000 sztuk nakładu i jest praktycznie nigdzie nieosiągalna już oprócz naszej firmy. Ostatnie sztuki. Także fajna rzecz. Jest z dużym potencjałem kolekcjonerskim. Następna monetka. To będzie pierwsza moneta z serii. To jest seria się będzie nazywała Cnoty Królowej. I to jest zwycięstwo. Bardzo ciekawa moneta, bo bardzo precyzyjnie wykonana. Bardzo wysoka jakość jest tej monetki. No, oczywiście królowa. Także taka jubilerska precyzja wykonania tej monetki naprawdę, naprawdę zaciekawia. Kolejne serii będą, tam jeszcze będzie prawda, sprawiedliwość, odwaga, dobroczynność i trwałość. No i zobaczymy, jaki tutaj będzie potencjał kolekcjonerski na tej monecie, jak to się będzie sprzedawać. No, ja czuję, że to będzie fajna rzecz. Krótka seria, ładnie zrobiona, no, dość gruba moneta, ale mała, ciekawa rzecz. Następna rzecz to jest podsumowanie serii, tej serii znanej jako Bestii Królowej. Mocno wyprzedana moneta. Czeka się na dostawę tych monet obecnie kilka tygodni. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany tą monetką, no to będzie musiał czekać w kolejce, bo dostać to coś jest niestety bardzo trudno. No ale jak się ma pozostałe, no to wydaje się, że to jest jakby oczywista rzecz. Kolejna monetka to są królewskie herby z australijskiej serii Royal Arms. Tak to wygląda. To przychodzi luzem w tubach niestety, nie zapakowane, także jeżeli się włoży do kapsla, to czasami się zdarza tak, że jest pewien luz. Ale ładna moneta, też starannie wykonana. Widać, że ostatnimi laty na całym świecie jakość produkcji monet znacząco wzrosła, szczególnie w Australii i Wielkiej Brytanii. Kolejna monetka to jest łabędź, albo jak niektórzy mówią łabądź. Jak to woli, tak może mówić. Tak, oczywiście widzimy, że to Australia. Ta monetka akurat przychodzi fajnie zapakowana, już fabrycznie w kapsle. Też wysoka jakość wykonania. Na tyle wysoka jakość wykonania, że próba wyciągnięcia takiej monety i jej dotknięcie, to ją taką monetę rujnuje całkowicie. Tutaj, w tym miejscu, jakikolwiek odcisk palca jest nie do uratowania. I ostatnia monetka, zupełnie niezwiązana z tym rokiem, po prostu jest to wynalazek, który mi wpadł w ręce,
a czasami lubi różne wynalazki pokazać. To jest polska produkcja, produkowana w Warszawie, Mennicy. Jako że nasz bank centralny nie zamawia monet uncjowych, no to żeby zrobić uncjową monetę, znaczy nie zamawia, oczywiście kolokwialnie mówię, on nie zamawia, bo są tam jakieś, proszę mi nie łapać za słowa, są jakieś symboliczne czasami emisje typu Orlika, tak, ale nie ma dużych serii z niskim premium, no to trzeba się uciekać do bicia tego pod obcą flagą jako New Ireland. No, moim zdaniem jest to słabe, bo powinniśmy jako kraj, to my powinniśmy udzielać praw do bicia i to polska flaga i polski orzeł powinny być szeroko znane na świecie i promowane, nie jakiś New Ireland. No ale co ja tam wiem, ja tylko monety sprzedaję. Jedna tylko sztuka mi taka wpadła, bo to niska emisja. Fajny kapselek, mądrze zrobiony, to jest ten kapselek z typu wypukłych. Działa jak soczewka i nam bardzo ładnie eksponuje tę monetę, która jest w środku. Także tak to wygląda. Fajna rzecz. To wszystko z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie. Miłego dnia, do widzenia.